A powiedz, polski był twoim pierwszym językiem? Jak to rosyjski. A potem jidysz? Nie, potem polski, potem polski, a potem dopiero w szkole i na podwórku. Nie, nie. Pierwszy był rosyjski. Ja w ogóle nie umiałem mówić po polsku. Bo wiesz, w domu się nie mówiło po polsku. Albo po francusku, albo po rosyjski. Opa, Jan Strysz mówił po polsku. Kto to mówił dalej? Inteligencja po polsku. No skąd? A mama się nauczyła bardzo szybko polskiego. Mówiła bardzo dobrze po polsku. Ale ja mówiłem, przecież miałem nianię Rosjankę, która zachorowała na typhus plamisty. I taka szara karetka, jak miała chyba ze 3 czy 4 lata, zabrała ją do szpitala zakaźnego i umarła. Widziałem tą karetkę, widzę tą karetkę. Szara karetka zakaźna. I to wszystko po rosyjsku. Ja po polsku się późno nauczyłem.